Witajcie, witajcie. Sylwek z tej strony. Łukasz jest ze mną. Cześć, Łukaszu. Cześć. Łukasz jest ze mną, słuchajcie, bo przed chwilą nagrywaliśmy recenzję rzeź Zina. No i przy okazji po rzeź Zinie chciałem zrobić unboxing różnych paczek, ale tutaj jest taka fajna jedna przesyłka też i dla Łukasza, więc no dlatego ten unboxing będzie właśnie z gościem, z Łukaszem, więc pomyślałem, że zrobimy następujący sposób, że będę otwierał i przy okazji pokazywał Łukaszowi i tym sposobem podzielimy się wspólnie wrażeniami, jak on odbiera te komiksy i jak ja odbieram komiksy. A trochę tych paczek tutaj mam. Popatrzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest pięć. Mam paczek więcej, ale na razie nie chcę otwierać wszystkich. Póki co otworzę kilka komiksów, chcę się z nimi zapoznać, przeczytać je, omówić, a później otworzę kolejne paczki. Po prostu jest kolejka. Ja nie lubię otwierać wszystkiego naraz. Więc zaczynamy, co Łukasz? Pewnie. Dobra, zaczynamy od Timof. Dostałem dzisiaj paczkę od Timof Comics. Jestem ciekaw, co tutaj mam. W tym miesiącu bardzo fajne są komiksy od Timofa. Dobra. Mam trzy komiksy, wyciągam je. Tak, mam to, co chciałem, super, bardzo, bardzo się cieszę. Na początek pokażę widzom Matt Germanes. Tak, to mi się strasznie podobało. Patrz. O, ciekawa widziałeś, okładka. Słyszałeś o tym komiksie? Jeszcze nie, teraz nie, jeszcze. Naprawdę? No to słuchaj, no to musisz zalajkować tam stronę Team of Comics i być na bieżąco z tymi informacjami, bo właśnie ja stamtąd się dowiedziałem o tym komiksie i ilustracje, one mnie mocno zachęciły do tego, aby poznać ten komiks, aby go przeczytać, bo zobaczmy o czym to jest. Przeczytam chociaż kawałeczek tego z tylnej strony opisu. Matt Germanes, tak wołają się dziś niegdysiejsi mozambiccy robotnicy kontraktowi w NRD. Pod koniec lat 70. Ludowa Republika Mozambiku wysłała ich do pracy w bratnim, socjalistycznym NRD. Po upadku muru niemal wszyscy stracili zezwolenie na popyt, pobyt i pracę. Do dziś czekają na większą część zarobionych wtedy pieniędzy. Nie będę tego wszystkiego odczytywać, ale właśnie ja lubię takie historie, takie tematy, gdzie mamy przeszłość, tutaj jeszcze jest NRD, tak? Mamy po upadku muru berlińskiego i na pewno, ja wiem, że zobacz sobie, ja wiem, że dla mnie prosta kreska, co nie znaczy, że zła kreska. Na pewno trzeba się wczytać w ten komiks, trzeba go poznać dobrze i dopiero oceniać. No mówię, takie pierwsze wrażenie takie, że to jest taka nie prostacka, tylko prosta kreska. Dokładnie. Tak, asymilacja Afrykańczyków, Mozambijczyków z Niemcami. Możliwe, że tak będzie. Informacje zdobyte w wywiadach z prawdziwymi mozambickimi robotnikami przekształca w porywającą historię mistrzowsko czerpiącą zarówno z afrykańskiej, jak i europejskiej tradycji obrazu. No, nie mogę się doczekać, aż przeczytam to. Czyli to taki wywiad rzeka, można powiedzieć. No możliwe, możliwe. Mówiące tą historię tej społeczności, która tam przybyła w poszukiwaniu Zobaczymy. Prawa. Zobaczymy. Kolejny, ja już to o tym słyszałem. Pozdrawiam Wombaja, który zrobił recenzję tego. To jest hardcore. Tutaj co się dzieje? No mamy plus 18. Kosmata pułapka. Widziałeś to? To widziałem, tak. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mogę pokazać tutaj rzeczy, które się okładkę, dzieją. Okładkę. Ale dobra, ja to zasłonię. Tutaj będzie plus 18. Ja tylko twoją minę pokażę. Pokaż, zareaguj w odpowiedni sposób. Tak. Bardziej hardkorowy środek pewnie. Tak, tutaj mamy... Co tutaj możemy mieć? To jest po prostu plus 18. To jest komiks... Na pograniczu mamy początek. Nie wiem, ja po prostu tutaj się zastanawiam, co ja mogę pokazać, co nie. Ale mamy wujek, tatuś wrócił. Takie wstrząsające tutaj są obrazy.
Więc To jest taki to ewidentnie nie jest dla dzieci ani dla młodzieży. komiks erotyczny po części też. Wiesz co, trudno mi jest na razie powiedzieć. Wydaje mi się, że możliwe, że tak jest. Nie oglądałem recenzji Wombaya, bo nie chciałem sobie psuć pierwszego wrażenia. Ale zobaczmy chociaż ten początek. Lotarze, na co tak spoglądasz, kochany? Ach, Hester najdroższa, podziwiam tę ziemię przed nami. Intryguje mnie ta kraina cieni, te nieznane równiny i legendarne lasy. Co może się równać z tymi zalesionymi wzgórzami, które leżą poza królestwem? No dobra, no w sumie tutaj nic takiego się nie dzieje. Może chodzi o tą brutalność, którą widziałem właśnie na układce, którą mi pokazywałeś. No, mamy tutaj czarodziejów, mamy jakąś taką fantastykę. Tak, to jest początek, ale to wszystko może być mylne. Ale nagle jest morderstwo, dekapitacja. O nie, 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 tego tu już na pewno nie pokażę. Twoja reakcja. No ładnie, ładnie, ładnie. O matko, o matko. To tego nie pokazuj, nie Nie, nawet. nie pokażę. Okej. Słuchajcie, ja jestem w szoku, co tutaj widzę. Ja oczywiście tego nie pokażę w tym momencie. Tutaj jest mnóstwo scen niecenzuralnych. Tutaj jest wszystko. Tu jest przemoc. Tutaj jest no, dla dorosłych. Po prostu tu jest wszystko dla dorosłych i to w takich motywach, które. No, moje pierwsze wrażenie jest właśnie takie. Ja jestem wstrząśnięty i nie wiem, co powiedzieć. To, co ja tutaj zobaczyłem. Łukasz też zobaczył. Wam nie pokażę, bo ja nie chcę, żeby mnie YouTube zablokował. Ale no, jest kosmata pułapka plus 18. Wiem, że to będzie coś intrygującego, ale muszę pierw zapoznać się z treścią, aby to ocenić. Kolejny, ten mi się bardzo podobał komiks. Ten mi się niesamowicie podobał, jak widziałem na stronie Team of Comics, kiedy kiedy prezentowano tę lekturę. Właśnie nie wiem, gigant powinien być. Giant, tak? Przepiękna ilustracja na okładce. O. Tutaj robotnik. Oczywiście, to jest robotnik, Nowy Jork i nawet teraz widzę tył opisu, dokładnie. Zobaczmy. Nowy Jork 1932, podawanie się za człowieka, którym nie jest, ma swoją cenę. Prawda, prędzej czy później, zawsze cię dogoni. Więc to jest ten komiks, który mnie najmocniej zaintrygował. I zobaczmy środek. Tak. No. Przepiękne ilustracje. Zachwycające one są. To jest to, nad czym spędzę, no już widzę, spędzę mile czas, bo świetne, świetne są te ilustracje. Przybliżę wam. Jeszcze tobie pokażę. Czekaj, może znajdę jakąś taką dużą, majestatyczną. Tak, tu chodzi o takich robotników. Robotników, którzy pracują na Manhattanie i historia, no, skupia się, no, na nich, podejrzewam. Zobaczymy. Bardzo ładne, oddające czasy tamtej epoki właśnie, czyli Tak, czas, tak. tamtą epokę. Widać taki szarość, też trochę takiego brudu, taki, nie wiem, brąz. O, Ładne to no. kadrowanie jest, ten Nowy Jork, taką atmosferę tego Nowego Jorku. Tak, genialnie to wygląda. No, mamy tutaj jeszcze dodatki, no, przepiękne szkice, ładna galeria. O, no, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Zaraz ci pokażę. No mówię, to jest taki typ komiksu, który ja kocham. No piękny, Duża strzelał. oprawa, duża oprawa. Pięknie. Pierwsza klasa. No i właśnie takie komiksy właśnie najbardziej cieszą, gdy się kupuje czy otrzymuje do recenzji, bo po prostu zachwycają przy pierwszym już spojrzeniu.
Super. Jasne. Dobrze, kolejna paczka. Paczka z Warszawy. Aha, Timow też z Warszawy, więc ja tutaj pokazuję Warszawę. Tutaj mamy księgarnia z Warszawy. Powiem, że już nie pamiętam, co tutaj jest. No, niespodzianka będzie. Mam trudność. A, dobra, już sobie przypomniałem. Już sobie Ciekawe, przypomniałem. bo Tak. ja nie widzę, to To tam jest nie. komik, który. Tylko teraz kto mi to polecał? Albo wy mi polecaliście, albo Marca mi polecała, ale podejrzewam, że to chyba Marca mi polecała. Ale On nie jest. Ale to będzie zagadka dla ciebie. To będzie zagadka dla ciebie. Scott Snyder, Scott Taff oraz Attila Futaki. ten, no, Severed. Klasyczna, proszę. Severed. Dobrze, klasyczna opowieść grozy, czysty strach w komiksowej postaci. To ja Ty chyba. polecałeś, tak? Albo Marca też, bo ona Tak. wiem, Coś że tak czuję, że może być Marca. Wiedźmy też reklamowała, pamiętam chyba też. Chyba. Coś nie pomylił. No, To jest wioska. ładne. Ej, ładne są te ilustracje. Podobają mi się. No to jest opowieść o czasach wielkiego kryzysu, czyli o tym wielkim bezrobociu na początku lat. No, czyli są te czasy, co tam Giant. One są podobne. Na początku, czyli lata 20, lata I mówisz, że to 30. jest horror, tak? To jest horror. Tak. Horror Ciekawe. drogi bym powiedział. Wow, tutaj galeria. No, jakieś zęby straszne. Ciekawe. Biografia. Nie chcę za dużo sobie tutaj zdradzać. Dobra, ale mam horror. Rok 1916. Po amerykańskich drogach grasuje drapieżnik. Ma ostre jak brzytwa zęby i szuka świeżego mięsa. Dobra. Najlepiej Interesujące. Czytałeś to, tak? tak, najlepiej młodego i świeżego mięsa. Dobrze, rozumiem, że też polecasz. Polecam, polecam. Dobra, kolejna paczka. Tutaj nie było miejscowości podanej. Bookseller, to jest księgarnia. To jest ostatnia paczka, z tego Nie, to zostało. nie jest ostatnia. Pięć paczek. Na razie dwie otworzyłem, teraz trzecią otwieram. Mam to, co chciałem. Słuchajcie, kupiłem Wonder Woman z DC Odrodzenie. Tutaj mam tom trzeci, tom czwarty. Kupiłem z tego względu, że ja jestem zachwycony Wonder Woman Odrodzenie rok pierwszy, który recenzowałem, omawiałem ze Szymonem. Świetny komiks, świetna kreska, rewelacyjna. I tak pomyślałem, no nie, no jeżeli to jest tak dobry komiks, to dlaczego ja mam sobie nie kupić kompletu? A komplet to ile tutaj? Cztery. Czy są cztery tomy? Tak. Tak, są cztery. No niesamowicie to wygląda. Ale ten Przepięknie. pierwszy tom masz i w tej kolekcji Bohaterowie i Złoczyńcy, i w tej od Egmontu, tak? Nie, to jest tom drugi. To jest tom drugi z Bohaterów Złoczyńców. Ale ogółem masz komplet tej historii. Jeszcze na razie mam tutaj trzy tomy. Gdzieś tam jeszcze jest jeden tom. Albo nie ma przyjść, albo już jest. Ale ja jestem zachwycony właśnie tymi ilustracjami. No, Nikolaska pięknie rysuje. patrz, co tu się dzieje. No właśnie, to A, jest to. akurat, no to jest akurat ktoś inny tutaj, ten na ilustracji. W Greg sensie. Rak, no ktoś inny rysuje. Ale tak, za scenariusz odpowiada Greg Rak. Nie wiem, czy teraz otwierać to? Otwierać? Tak. Dobra. Otwórzmy na początek trzeci. Powiem wam, że naprawdę w ogóle historia Wonder Woman w każdej książce, którą czytam, ona jest bardzo ciekawa. Ona mnie naprawdę fascynuje. No No i właśnie, tutaj. Greg Rucka to jeden z tych najbardziej znanych pisarzy, jeśli
połączymy pisane przez niego komiksy i przygody Wonder Woman. To są najbardziej polecane przez niego pisane właśnie. Ładne, ładne są ilustracje. Galeria okładek. No ładne. No nie wiem, czy za dużo spoileruję, czy nie za dużo spoileruję, ale są ciekawe. To jest chyba ten inny rysownik od tej serii, bo tam jest... Liam Sharp, Laura Martin. Tak, Liam Sharp. Dobra, teraz ostatni, czwarty. No brakuje mi tutaj pierwszego tomu. To jest krótszy ten czwarty. Ale też, no ładne, patrzcie jakie to są ładne ilustracje. Jak szczegółowe. Świetna walka. Tutaj kto jest twórcą rysunków? Tutaj jest Bilquis Evely. No powiem, że jest inna ilustratorka, czy inny ilustrator, ale one są naprawdę ładne. Na podobnym poziomie. Ja bym nawet powiedział szczerze, że w sumie jedna i ta sama osoba rysuje. Piękne. No, ja jestem zadowolony z tego, ale czekamy jeszcze na pierwszy tom. To jest drugi, trzeci, czwarty. Mam nadzieję, widać, że lada moment będę miał pierwszy tom. Widać to, na pierwszy rzut oka przynajmniej, że DC dobrało tak artystów, żeby mieli podobny styl rysunku. Tak, tak, tak. I to da się zauważyć. Da się zauważyć w tych... Żeby nie było takich tarć, wiesz o co chodzi, że tu przekręcasz stronę i nagle jest całkowicie inny styl i cię wybija w ogóle. Dobra, tą paczkę dostałem z Wyry. Gdzie są Wyry? Wyry są tutaj na Górnym Śląsku. Koło Mikołowej, Mikołów, tak, tutaj gdzie są Wyry, tu są gdzieś Wyry. Dobra, i otwierajmy tę paczkę, zobaczmy co tam jest w środku. I co dostałem? Pierwszą część, tak, dokładnie, a miałem nosa, zgadza się, słuchajcie, ciężko jest w ogóle, pamiętam, że ciężko mi było zdobyć komplet i to, żeby było tak dosyć taniej, no i udało mi się kupić dwa gdzieś tam i ten pierwszy tom gdzieś indziej i on był jeszcze w komplecie z Detective Comics Batman. No akurat tak w kompleciku, tak żeby było taniej, żeby była wysyłka za darmo. To dlaczego by nie? O który tom Detective Comics? Dziewiąty. Dwa oblicza Two-Face'a. Nie miałem tego. Bardzo lubię Batmana. Mam i chyba jeden komiks od odrodzenia. Więc dlaczego by nie? Ale zobaczmy na początek tom pierwszy Kłamstwa. A może tak sobie to rozłożę, żeby to po prostu było ładniej. Tutaj mamy Liama Sharpa. Liam Sharp odpowiada za trzeci tom Wonder Woman. No i też no, piękne są te ilustracje. No patrzcie. Zachwycające. Naprawdę to odrodzenie to jest bardzo dobra seria. No świetnie to wygląda. Świetnie. No przepiękne ilustracje. Bardzo fajne. Bardzo dobrze pokazują główną bohaterkę tej historii. Ja myślę, że trafiłeś w sedno, wiesz, że tutaj o jaka miazga, patrzcie, przepiękna. No ja jestem zachwycony tym, co tutaj widzę. Kto wie, może kolejnego posterbooka za tomu kupisz z ilustracjami. A tutaj to jest Liam Sharp nadal. Tak, nie wiem, to jest Liam Sharp, dokładnie. Może mają w ofercie Liam Sharpa grafiki z no komis. Patrzcie, no każda strona tutaj jak pokazuje Wonder Woman, to są obrazy, to są prawdziwe obrazy. Przepiękna ona tutaj jest. Niesamowite. Z miłą chęcią przeczytam w momencie, kiedy już nadrobię swoje zaległości. Chyba, że bohaterowie złoczyńcy wydadzą któryś z tych tomów. Ale to sobie chwilę poczekamy na to. No i dobra, i Detective Comics 9.
Jak to wygląda? No, wygląda jak wygląda. Po prostu Batman. Świetnie wygląda. No, to jest po prostu Batman. W całej krasie. Super. O, galeria. Musi być. No, Batman jak Batman, Łukaszu. Akurat ten Batman by powiedział, że jest średnie na tej ilustracji dla mnie, ale wiesz, nie oceniajmy książki po okładce. Dokładnie, dokładnie. Dobra, tutaj jedynka, dwójka, więc mam, fajnie, cieszę się, że mam komplet Wonder Woman, udało mi się. Ale mówię, ja bym nie kupował tego, gdyby, rzeczywiście, gdyby nie bohaterowie złoczyńcy. Pokazało to, ta kolekcja pokazała, jak dobrym cyklem jest właśnie odrodzenie. I ja rozumiem w tym momencie też sens takich kolekcji, bo one są wybiórcze, one pokazują, wyciągają jakiś jeden tom, może dwa tomy i mówią, hej, poznaj to, zobacz jakie to jest dobre, jak ci się spodoba, to co zrób? Kup całą kolekcję. Tak, no i tym sposobem kupiłem i ja wiem, że nie będę zawiedziony, bo to jest dobre. Greg Rak stworzył coś dobrego. Dobra. Dobrze, że masz wersję do kupienia całości, innego, że jakby było to pojedyncza gdzieś wyrwana ze środka historia i nie byłoby odpowiednika, jeśli chodzi o komplet tak, po polsku. Tak. Teraz by był problem. Dokładnie. Dobra, przechodzimy do ostatniej paczki. Paczka, która interesuje tutaj Łukasza. To jest paczka od Tomasza Kątnego. Przesłał nam swój komiks. Zobaczmy, co tutaj jest. Ale paczkomat to był, tak? Tak, paczkomatem. O, tutaj się trochę wysypuje, rzeczy. Dobra, w kopercie już nic nie ma. Więc tak. Na początek wysypały mi się dwa magnesy. Wydział siódmy. To są magnesy na lodówkę. Jeden jest dla ciebie, bo się powtarza. Takie same. Dodatkowo mam dwie pocztówki. Zdjęcie numer 138, sprawa Leiren. Zdjęcie numer 127, sprawa Dobranocka. Ja wiem, co to są za zdjęcia. To są z tej kampanii kickstarterowej Wydziału Siódmego w wersji angielskiej, bo to Wydział Siódmy wyszedł w wersji angielskiej też. Dobra. Pierwsze pięć numerów. I mam tutaj dwa komiksy. Dwa komiksy. Azyl. Są tutaj dwie różne okładki, ale zobaczmy. Tu jest Wydział 7, zeszyt numer 9. I tutaj jest zeszyt numer 9. Dlaczego? Jak to możliwe, wytłumacz, że okładki są tak, różne, a że to są numer 9? Tak, powiem tak, że ta okładka tutaj z tym panem w okularach, taka kolorowa bardzo, to jest główna okładka standardowa, kosztuje ten zeszyt 15 zł okładkowe i to jest okładka twórcy tego zeszytu, czyli rysownika Wojciecha Stefańca, a druga okładka jest... I teraz zapomniałem kogo. Tam jest w opisie. Przypomnij mi. Marka Turka chyba. Żeby się nie pokłócił teraz. Powinna na razie być, nie widzę. No. Na razie nie widzę. Zobaczmy. Po prostu otwieram, aby się przekonać, czy rzeczywiście to jest to samo. Tak, pierwsza strona jest ta sama. Dobra, tutaj będziemy mieć informacje. Historia Marek Turek, Tomasz Kątny, scenariusz Tomasz Kątny, rysunki Wojciech Stefaniec, okładka podstawowa Wojciech Stefaniec, okładka limitowana Marek Turek, tak. No miałem rację. Dobrze. Więc dokładnie to, co tutaj widzicie, to jest wszystko to samo. Niczym ten komiks się nie różni, jeden od drugiego, więc ale ładnie pachnie. Lubię taki jeszcze zapach tuszu wprost z drukarni. Te okładki nie oszukują o zawartości tego komiksu, jak niektóre okładki, większość tych okładek amerykańskich zeszytów.
Tutaj to, co widzimy na okładce, dostajemy w środku tego zeszytu. Tak. Na obu tych okładkach. Tutaj na końcu mamy dotychczas w ramach serii Wydziału 7 ukazały się. Jest 9. Zeszyt specjalny Helena w przygotowaniu. 10. Wilki. Więc dobrze, mamy. Mamy dwa zeszyty tego samego. Super. Dobra, teraz podsumujmy. Tutaj pokażę wszystkie komiksy i zobaczymy, co dostaliśmy. Dobrze, widzimy teraz wszystkie komiksy, które pokazałem dzisiaj i pokrótce w sumie tak podzieliliśmy się naszymi pierwszymi wrażeniami. Działo się. Dzisiaj to się zdecydowanie działo. Dużo, dużo emocji. Dużo też i niespodzianek, więc cóż życzyć sobie, no życzę sobie przeczytania, przede wszystkim życzę sobie znalezienia czasu na to. Czasu jak najszybciej, aby móc to przeczytać i podzielić się swoimi wrażeniami. Serdecznie dziękuję wszystkim Wam, drodzy widzowie, za to, że obejrzeliście, za to, że zechce Wam się też i skomentować, polubić, zasubskrybować ten materiał, ten kanał. Dziękuję osobom, które wysłały mi te materiały, komiksy i Tobie, Łukaszu, za spędzony mile czas. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam wszystkich widzów i fanów. Dobrze. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Cześć.